Gdzieś tu, kurczę, w kieszeni miałem drona. Jest. Witam Cię bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Parę miesięcy minęło od czasu, kiedy kupiłem Mini 3 Pro, bo kupiłem go w maju, a już mamy październik, czyli praktycznie 5 miesięcy. I mogę powiedzieć o nim same dobre rzeczy. Oczywiście jest parę takich drobiazgów, do których można się przyczepić, ale dzisiaj podzielę się z Tobą taką opinią długoterminową. Sporządzimy formę recenzji tego drona i dowiesz się, czy go warto kupić, co z tą ceną, bo jest dosyć wysoka, jak wyglądają poszczególne cechy użytkowe i dla kogo jest ten dron. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do tego filmu. Let's go! Zanim na rynku pojawił się Mini 3 Pro, mieliśmy dominację Miniaka 2, jego poprzednika. Fantastyczny dron, aczkolwiek brakowało mu trochę. Brakowało lepszego sensora, brakowało trybów inteligentnych, na pewno czujników i kilku cech, które już znajdujemy tutaj. To, o czym możemy powiedzieć, jest zupełnie inny tutaj design, bo mamy inny kształt tego drona. Jest trochę większa powierzchnia, jest też sam większy, jeżeli chodzi o obrys. Ma czujniki, inaczej rozwiązany jest akumulator, inaczej rozwiązana jest konstrukcja gimbala, ale też ramiona i ma większe śmigła. Design jest bardzo śmiały i odważny, jest to fantastyczny dron, który na pierwszy rzut oka wygląda trochę dziwnie, prawda? Bo on wygląda jak postać może z Potworów i Spółka, czy z podobnych filmów animowanych, ale tak naprawdę w powietrzu radzi sobie świetnie i też zdaje w 100% egzamin. To, co go wyróżnia przede wszystkim, jeżeli chodzi o konstrukcję, bo o kamerze powiemy za chwilę, to jest fakt, że jest bardzo cichy, jest mały i lekki i sprawia wrażenie zabawki. Jeszcze? Trochę? Stop. Żeby utrzymywać obiekt w kadrze, musisz dwa drążki zastosować. Ludzie, którzy sąsiadują czy przebywają w sąsiedztwie tego drona, oni w ogóle nie są świadomi, że to jest tej klasy dron, bo myślą sobie, pewnie ktoś kupił sobie za stówkę czy dwie taką maszynkę w Lidlu albo w Biedronce. A okazuje się, że to jest praktycznie profesjonalny sprzęt, którym może zrobić bardzo wiele, obsłużyć social media, zrealizować zlecenia i wszystko praktycznie w trybie niezauważalnym. Bo jak odlecisz zaledwie 30 metrów, od siebie czy od ludzi, to już go nie słyszą. To jest w nim genialne. Jest to dron, który waży poniżej 250 gramów, co go kwalifikuje jako właśnie zabawkę w wielu krajach. Także w Polsce nie musisz na niego robić specjalnych uprawnień, trzeba tylko go zarejestrować, opisać numerem operatora i to właściwie tyle. Można nim latać wszędzie, także w centrach miast, oczywiście zwracając uwagę na strefy, które ograniczają te rzeczy. I też latamy nim w zasięgu wzroku do wysokości 120 metrów. Nic się wtedy nie dzieje. To, co również wyróżnia Mini 3 Pro, to jest fakt, że ma sensory z przodu i z tyłu, czyli ma obstacle avoidance przód-tył. Ma też oczywiście sensory i wizję na dole. Dzięki temu jesteśmy w stanie oszacować, na jakiej jest wysokość. Trzyma się naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o swoją pozycję w powietrzu. Oczywiście ma też tryby inteligentne, ma śledzenie, czyli Active Track i lata śledząc zarówno przed obiektem, jak i za, poprzez stropienie. Ma też spotlight, jesteś w stanie albo statyczny spotlight osiągnąć, kiedy utrzymuje obiekt w centrum kadru, lub też dynamiczny, kiedy przemieszczasz drona, a on mimo wszystko utrzymuje zaznaczony obiekt w centrum kadru i ma też point of interest, czyli krążenie wokół danego obiektu, który jest wybrany na ekranie. Teraz przechodzimy do kamery płynnie. Uważam, że kamera jest rewelacyjna. Ona nie wygląda może na taką, zresztą ja mam całą gamę filtrów do niego, bo mam filterki zarówno ND, jak i NDPL. Mam też połówkowe filtry, mam też do efektów specjalnych, polaryzacyjne UV. Jest ich naprawdę dużo i Freewell, który przysyła mi filtry do testów, tutaj się spisał, bo dostarczył mi wszystkie możliwe filtry do tego drona. Patrząc na kamerę gimbala, to co mogę powiedzieć, przede wszystkim gimbal jest bardzo dużej ruchomości, bo ma 60 stopni do góry i ma też możliwość wykonywania ujęć w pionie, co dla influencerów typu TikTok albo Instagram jest kluczową cechą. Jeżeli chodzi o sensor, prawie jednocalowy, troszeczkę mniejszy oczywiście, ale daje radę. Przysłona 1.7 pozwala na to, żeby bardzo ładnie oddzielić główny obiekt od tła. To się nie zdarza często w dronach, bo nawet Mavic 3 czy R2S nie mają takiej tak otwartej przysłony jak tutaj. I dzięki temu naprawdę wychodzą kapitalne ujęcia, gdzie wyodrębniasz ten pierwszy
plan od drugiego. Nagrywanie w 4K w 50 czy nawet w 60 klatkach dla NTSC i dla PAL w 50 klatkach daje Ci możliwość, i to dobrej, naprawdę świetnej jakości, 10-bitowa skala kolorów daje Ci możliwość już zwolnienia w postprodukcji, ale też uzyskania naprawdę świetnych rezultatów. Też te profile kolorystyczne, które tutaj są, Disney-like i normalne, one wystarczają. Ja uważam, że przy takiej małej zabawce profil płaski, który jest na przykład w Mavicu 3 albo w R2S, niekoniecznie jest tutaj potrzebny, bo nawet ten już naturalny czy normalny robi swoją robotę. Jeżeli chodzi o fotografię, jest też bardzo dobrze. Mamy AEB, mamy pliki RAW, czyli RAW. Mamy też możliwość wykonywania panoram tym dronem. Są też tryby inteligentne dodatkowe, takie jak na przykład Hyperlapse albo Quickshoty, więc ta gama jest naprawdę szeroka i bardzo dużo można zrobić tym dronem. Tak naprawdę w tym momencie ogranicza nas jedynie nasza kreatywność, a nie sprzęt. Ten dron doskonale też spisuje się w warunkach słabego oświetlenia. To mnie zaskoczyło, ale naprawdę ISO jest użyteczne dość wysoko i już po zmroku, kiedy mamy jeszcze taką niebieską godzinę, wychodzą całkiem dobre ujęcia. Można sobie pozwolić na filmowanie czy fotografię w słabszych warunkach oświetleniowych i ten dron naprawdę radzi sobie genialnie. To, co wprowadzono z tym dronem, to jest nowy kontroler DJI RC z wbudowanym ekranem, jasność 700 nitów. On jest lżejszy od DJI RC Pro i to dosyć sporo. Ma wrażenie takiego półpustego, ale mimo wszystko wykonanie materiałowe, wbudowany ekran i te drążki, które umożliwiają bardzo dobre kadrowanie, to jest fajne rozwiązanie. W tej chwili on już ma poszerzony zakres, jeżeli chodzi o współpracę, bo może współpracować na przykład z Maviciem 3, ale zapowiada się też, czy powoli będzie miał możliwość współpracy, będzie kompatybilny z R2S. Fantastyczny kontroler, szybko się obsługuje, ma osobne podkrętła do gimbala i do zoomu, ma też dwa klawisze funkcyjne, jest możliwość przełączenia tryb pion, poziom, jeżeli chodzi o ujęcia, i można polecić, szczególnie jeżeli są osoby, które mają na przykład kłopot z Androidem, czy ich telefony nie dawały rady, bo wiele razy było tak, że słabsze telefony na Androidzie niestety nie radziły sobie z aplikacją DJI Fly. To rozwiązanie jest naprawdę dobre. Oczywiście ten kontroler ma też swoje pewne minusy, takie jak na przykład dość wolna praca, czasami się lekko wiesza, przynajmniej mój egzemplarz, i też nagrywanie ekranu nie jest najlepsze. Też nie możemy nagrywać specjalnie, bo nie ma wbudowanego mikrofonu, czyli naszych komentarzy. Można sobie z tym poradzić, ja sobie radzę. Stosuję też drugi kontroler, a mianowicie DJI RC N1 w przypadku, kiedy chcę nagrywać materiał i ekran dla celów szkoleniowych na przykład. Wtedy stosuję iPada mini i nagrywam sobie na tym iPadzie wraz z komentarzem. Wychodzi mi to genialnie. Ale jeżeli chcę tak odbyć taką szybką sesję, to faktycznie ten kontroler razem z DJI Mini 3 Pro sprawdza się rewelacyjnie. Tym dronem nagrałem sporo zleceń, nagrałem też kilkadziesiąt filmów na YouTubie. Nagraliśmy cały warsztat online, który właściwie przygotowywałem przez szereg miesięcy, od maja do września. Przez 4 miesiące kompleksowy warsztat, który prowadzi nas od pudełka aż po kreatywne prace. Nawet mam studium przypadku, gdzie pokazuję, jak dany temat realizuje cały montaż filmowy. Kiedy wybierasz się na przykład na weekend albo na wakacje i chcesz zmontować filmik, ja pokazuję od koncepcji, jak tego drona wykorzystałem, aż po efekt końcowy. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do tego warsztatu. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Słuchajcie, podsumowanie, czy tego drona warto kupić? To zależy, bo możesz wybrać też, jeżeli masz na przykład licencję, możesz wybrać R2S albo Mavica 3, jeżeli masz trochę więcej pieniędzy. Natomiast ja uważam, że ten dron jest świetnym kompromisem, bo jest mały, jeżeli chodzi o przepisy, podróżowanie, genialny, włożysz go również do kieszeni. Jeżeli chodzi o jakość, wystarcza. Mogą być problemy, jeżeli jest bardzo wiecznie, jak idziesz w okolice takie, gdzie jest bardzo wiecznie,
na przykład, nie wiem, Wyspy Owcze, Wielka Brytania, Wybrzeże, może się okazać, że faktycznie on nie daje rady i wtedy trzeba pomyśleć o trochę cięższej maszynie, takiej jak R2S, ale w wielu przypadkach, jeżeli robisz to turystycznie, czy tak hobbystycznie, czy weekendowo, wakacyjnie, ten dron jest genialny, nie trzeba nic innego. Cena jest dość wysoka, dlatego że on przede wszystkim nie ma takiej bezpośredniej konkurencji, DJI zdaje sobie sprawę, bo na rynku mamy Otela, może Nano, czy Nano Plus, który mógłby konkurować, ale okazuje się, że Otel niestety nie zdał egzaminu. Mamy też Fimi, czyli Xiaomi, mamy też Hubsana, ale to nie są produkty tej skali. One mogą konkurować z Mini 2, jedynie Otel się troszkę wybija, ale mimo wszystko odstaje dość sporo. Ten dron jest bardzo dobrze dopracowany. Ja bym powiedział, że może ten kształt i ta powierzchnia nie zawsze. Czasami są problemy z zasięgiem, ludzie to zgłaszają, ale to są takie drobiazgi, które i tak tego drona nie dyskwalifikują. Uważam, że to jest zdecydowany numer jeden i długo będzie Mini 3 Pro. Oczywiście drogi, ale mimo wszystko jest wart swojej ceny. Jeżeli chodzi o akcesoria, na pewno filtry, ja mam w tej chwili założony tutaj filtr połówkowy. To, o czym mogę powiedzieć jeszcze, więcej akumulatorów, hub do ładowania. To jest też taka sprawa, którą warto przemyśleć, czy stopniowo sobie zakupić. To jest ta druga rzecz. Z innych akcesoriów może jakąś fajną torebkę do tego, więcej śmigieł, bo one są też delikatne. Kiedyś mi dosłownie spadł z 30 cm i dwa śmigła uległy uszkodzeniu w domu, to się stało. Więc te śmigła są bardzo, bardzo delikatne, a tak poza tym ten dron jest świetny. I jeszcze jedna z rzeczy, jeżeli filmujesz albo robisz zdjęcia wieczorem, to trzeba powiedzieć o tym, że on nie ma oświetlenia, bo w momencie, kiedy włączasz nagrywanie, diody przestają świecić, więc może jakieś lampki LED. Ale biorąc pod uwagę tak wiele sesji, które zrobiliśmy, i kontroler, i miniak spisują się świetnie, jest to solidny średniak, nawet wyższa średnia półka. Oczywiście to nie jest jeszcze profesjonalny dron, czy półprofesjonalny, taki jak Mavic 3, który już nie ma kompromisów, bo tutaj kompromisy są, takie jak na przykład przy śledzeniu możesz używać tylko 25 klatek, nie możesz użyć 50 klatek na sekundę. To samo jeżeli chodzi o tryby inteligentne, więc są drobne kompromisy. On też nie będzie Cię śledził dokładnie tak jak Mavic 3, ale mimo wszystko ten APAS 4.0 to omijanie przeszkód jest genialne. I z pewnymi kompromisami trzeba się liczyć. Jeżeli chcesz stosować wyższy klatkaż, trzeba manualnie nim sterować, ale to jest do zrobienia i szybko człowiek się uczy. My nagraliśmy taką serię 5 przewodników, które są na YouTubie tutaj. Pierwszy sezon liczy 5 odcinków i tam Ania od zera do bohatera, od osoby, która nigdy nie latała, aż po osobę, która jedzie na sesję i robi fajny materiał, filmuje kapitalny materiał, nauczyła się w ciągu 5 weekendów latania, głównie na bazie tego modelu. Także dziękuję serdecznie za uwagę i za obejrzenie. Ja mogę go polecić. Oczywiście trzeba trochę poskładać kasy, bo nie wszyscy mogą sobie pozwolić tak od razu na zakup tego drona, natomiast on jest genialny i jak tylko się zdecydujesz i możesz sobie na niego pozwolić, to będziesz zadowolony czy zadowolona. Dzięki za uwagę. Słuchajcie, dla osób, które są zainteresowane tym modelem i przejściem ścieżki od zera, czyli od pudełka do bohatera projektów kreatywnych, zapraszam Was do warsztatu. Mam też oczywiście darmowe warsztaty, takie jak filmowanie dronem czy pierwsze kroki. I one też będą zalinkowane pod tym filmem. Widzimy się w kolejnych epizodach. Dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia. Cześć!